taki kurwa rewanż trochę, co, kamerzysta? Rewanż? No. Za co? Za to, że ty jesteś łysy. No. Wiesz, chcę, żeby wszyscy byli łysi. No ta, zazdrościłeś mi włosów, nie ojebałeś na łyso. Dobra, już chyba starczy, kamerzysta, ta? No chyba wystarczy. No to... Siema, jestem Marek, dzisiaj mam to, patrzcie. Zobaczcie, jakie zajebiste urządzenie. Jak przyłożycie takie coś do włosów i włączycie, to wtedy nie macie włosów. Po co mi jest potrzebna ta maszynka? A mianowicie dlatego, że dzisiaj będę golił przypadkowych przychodniów na łyso i w zamian będę im proponował za to pieniądze. A dokładnie to kamerzysta będzie golił. Moim zadaniem będzie poszukanie ludzi, którzy zgodzą się za pieniądze. Będziemy szukać chłopaków z w miarę długimi włosami i będę proponował im 1000 zł za zgolenie się na łyso i będę szukał dziewczyn, które za 10 tysięcy zł ogolą się na łyso. Będzie to oczywiście naprawdę duży problem i przewidywalny, że nagrywanie tego filmu zajmie nam cały dzień, no bo kto chciałby się ogolić na łyso? Mam nadzieję, że kogoś znajdziemy. Kamerzysta, ty byś się chciał? Za 1000 zł? Kurde, ty już jesteś łysy. No ta na pewno. Kamerzysta jest łysy. Też mam worek, nie widzisz, czy jestem łysy, czy nie. No przecież wiem, że jesteś łysy. Żadne włosy nie wystają. No to co? Zapraszam do oglądania. A, jeszcze jedno. Nasz kanał jest najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce od roku, półtorej roku. W każdym razie jesteśmy cały czas najlepsi, ale być może ty nie subskrybujesz mojego kanału. Jeżeli nie subskrybujesz, to bardzo źle i radziłbym, abyś taki sam czerwony przycisk kliknął tam na dole. No bo jak można nie subskrybować naszego kanału? Najlepszego kanału w Polsce i na świecie. To co? Zapraszam do oglądania. Jedno pytanie. Tak. Jak często pani do fryzjera chodzi? Raz na 3 miesiące. Jeżeli ktoś by pani zaproponował 10 tysięcy za obcięcie się na łyso, zgodziłaby się nie, pani na coś? Nie. Tym bardziej, że długo miałam zawsze długie włosy. No nie zgodziłabym. Nie. Czyli pani nie zrobiłaby tego? Nie zrobiłabym tego. Okej, to dziękuję. Nie ma za to, proszę uprzejmie. Do widzenia. Do widzenia. No, czyli z pierwszą panią ciężko. Pani miała krótkie włosy. Zgodziłby się kamerzysta na jej miejscu? Nie, chyba tak. Ale przynajmniej miła pani. Nie krzyczała, jak to niektórzy potrafią. I miałbym do pani jedno pytanie. W zasadzie dwa. Jak często pani do fryzjera chodzi? Ja jestem sama fryzjerem. A jest pani fryzjerem, to jeszcze lepiej. A jeżeli ktoś zaproponowałby pani 10 tysięcy złotych za obcięcie się na łyso, to zgodziłaby się pani na taką propozycję? Nie. Na pewno? Absolutnie. Bo jestem bardzo temu przeciwna. A widzę, że panowie jesteście w ogóle z innej bajki. To znaczy? Pozytywnej. Czyli? Dobrej. Co ma pani na myśli? Dobrą energię. No my robimy wywiad. To jest dobra energia? No, ja widzę, że jest dobra. No bo właśnie... Po twarzy, po zachowaniu. No to dziękuję. Po kulturze. No to w takim razie chciałem pani zadać właśnie te dwa pytania. No nic, ja życzę wam, kochani, wszystkiego dobrego. Ja pani również życzę. Dzięki ślicznie. Dziękujemy. Dziękuję. Dobra. Która chce się ogolić za 10 tysięcy na łyso? Żadna. Na pewno? Na pewno. I żadna nie chce się ogolić. Czy ogoliłabyś pani na łyso za 10 tysięcy złotych? Nie. Miłego dnia. No i co? Ewidentnie trzeba zmienić taktykę. Chodź tu, gnoju, chodź. No chyba ci pogrzało. Chodź. Nie, ja nie chcę. Muszę kogoś ogolić. Nie chcę. Nie chcę, Marek. No stój, kurczę, nie chcę, naprawdę. I tak nie masz prawie w ogóle włosów. No nie chcę, Marek, nie. No po prostu musisz zmienić taktykę młodszych ludzi. Dam ci pieniądze. No młodszych ludzi musisz pytać. 1000 złotych ci dam. No nie, starzy się nie ogolą. Ty. To jest myśl. No. Widzów ogolę. Wystawię się gdzieś, pójdziemy tam gdzieś, najlepiej pod jakąś szkołę i będę czekał, aż ktoś mnie rozpozna. No nie, no wtedy myślę, że ktoś... wyjmuję maszynkę i ciacham. No nie, widzowie no... Widzowie się zgodzą. Myślę, że ktoś tu będzie szedł, normalnie. A może... Czekaj. Chciałoby pani wziąć udział w krótkim wywiadzie? Jedno pytanie zadam. No. Ogoli się pani na łyso za 10 tysięcy złotych? Nie. 10 tysięcy złotych. Nie, stara jest. Przy sobie mam 3 tysiące, ale nie. Bym poszedł jeszcze wypłacić. Nie, dziękuję ślicznie. Szybka akcja. Nie. No dobra. No i widzicie, jak to wygląda. Nikogo nie da się ogolić. Trudno, wystawię się, będę czekał, aż ktoś będzie chciał zdjęcie i wtedy kogoś ogolę. Tyle. Marek, gdzie idziemy? Siadam tu na ławce, ty czekasz z włączoną kamerą, oni będą tutaj przychodzili, tutaj niedaleko z tego, co mi wiadomo, jest jakaś szkoła i na 100% stamtąd będą mnie widzieli, że tutaj siedzę i będą podchodzili po zdjęcie. Jak ktoś podejdzie po zdjęcie, walimy na łyso. Myślisz, że tak się zgodzą po prostu? Myślę, że trzeba ich wziąć za zaskoczenie. Że po prostu walimy na łyso i tyle, tak? No, tak na chamsko do nich podejdziesz.
Dasz radę? Czy się boisz? Co, że na chama tak mam powiedzieć? No patrz, ja siadam tutaj, podchodzi do mnie typek po zdjęcie. Mówię, dobra, spoko, zróbmy sobie zdjęcie, ale wtedy ja wezmę od ciebie kamerę, ty idziesz za typa, mówię mu, no siedź, siedź, i ty go bierzesz maszynką i walisz na łyso. Ale to jest przestępstwo, Marek. Jakie przestępstwo? Ja jestem lordem, ja mogę wszystko. No to co, sobie usiądę i poczekamy. Mam nadzieję, że się nie ściemni. Bo jak się ściemni, to się bardzo zdenerwuję, bo mi film nie wyjdzie. To co, dla filmu kur... No stój tutaj i z włączoną kamerą czekaj, aż ktoś podejdzie po zdjęcie, tak? Czyli dla filmu kogoś owalić na łyso, tak? Tak. Nie wiem, za grubo, Marek. No słuchaj, oni się nie chcieli zgodzić, ile to już nagrywamy? No nie wiem, cztery godziny. No cztery godziny tutaj siedzę, na marne. No dobra, Marek, idzie ktoś. Idzie typek. O, cześć Marek. Siema. Mógłbym z tą zdjęcie sobie zrobić? Nagrywałem właśnie film. Tutaj stoi kamerzysta już, powiem ci, z pół godziny. I szukamy osoby, która orżnie się na łyso za 500. Za 500? No, padło na ciebie chyba. Co ty na to? 500 zł. Sądzę, że 500 to trochę za mało. Tak, 700? 700? 700? Nie, 1000, 1200. No dobra, bo już mówiłeś 700. 700? 2, 3, 4, 5, 6, 700. I golisz się na łyso? Dobra, może być. Serio, walisz się na łyso? No za 700 myślę, że tak. Wiesz, kto będzie golił? Kto? Kamerzysta. Słabo. Na łyso, nie? W sumie nie ma się czego bać. Jakbyśmy ci proponowali ścięcie, nie wiem, na 1 cm, to wtedy moglibyśmy walić na łyso. Ale teraz to i tak będziesz łyso, nie? No to możemy to robić. Dobra. To dawaj, kamerzysta. Toczymy kamerę. Dobra, lecimy. Ty Marek, ale ja fryzjerem nie jestem. No, a co za problem, żeby ogolić na łyso? Nie wiem. Jesteś pewny tego, tak? Ja jestem. Weź głowę do tyłu. Poszło? No poszło, idzie. Za grubo. To takie łatwe jest? No widzisz. Nie boli cię? Nie, no co ty. Ale w sumie fajnie to wygląda. Ale jak szybko. Dobrą maszynkę kupiłem. Weź teraz boki może. Może brwi jeszcze? To nie, to za dużo pieniędzy. Chyba za mało. Znaczy, żebyście dali więcej chodził. A. Ty, brwi za 1000? Nie, to z 10. 10? Kurde. Chyba za dużo, nie? Za dużo. My proponowaliśmy dziewczynom 10 tysięcy za ogolenie włosów, ale to szukaliśmy jakiejś takiej dziewczyny, która rzeczywiście miała długie włosy, wiesz o co chodzi? No to. A co, ty planowałeś się ściąć na łyso, że tak się zgodziło? Nie, właśnie nie, zaskoczyłeś mnie. Dobra, chuj to, może niech do fryzjera pójdzie dalej, bo już nie wiem jak dalej ciąć. No tnij! Jeszcze ciąć? No pokaż jak to wygląda tutaj. No zajebiście, no. Czekaj, od tej strony jeszcze nagram? Teraz wygląda jak... No nie, no zobacz co ty tutaj zrobiłeś. No ale no ja nie umiem, Marek. No, no zobacz, widzisz to? No ale no co, no jak mam to zrobić? I ty się fryzjerem nazywasz? Ale ja nie jestem fryzjerem, Marek. Dobra, kamerzysta, jednego typa owaliliśmy na łyso. Ale to jeszcze nadal za mało. Siadam tutaj, ktoś podchodzi po zdjęcie i walę go z zaskoczenia. Z zaskoczenia? Teraz nie będzie pytania. Ty weź, nie wiem, zajmuj go, jakoś rozmawiaj z nim. Liście, czekaj, uważaj, pod liśćmi zejdź. I to z zaskoczenia chcesz go owalić? Tak. Pójdę za niego i maszynką. I ja golę, a ty skończysz. No to masz maszynkę, schowaj. A że to będzie przypał? Powiem mu, że siaka dostanie. No jak no. Ja mam inaczej ten film nagrać? Jedną osobę goliłem, ja chcę 3. No dobra, okej. Okay. Albo 10, 20. No dobra. Jedną dziewczynę chcę, dobra. To ta sama historia. Marek, to ty? O, siema, cześć. Jestem twoim fanem największym, bo każdy filmik, który oglądałem. I zdjęcie chciałbyś? Chciałbym zdjęcie. Dobra, to bo w ogóle film nagrywamy. Tutaj kamerzysta od godziny stoi i nagrywa. Właśnie szukamy osoby, która jest moim widzem, żeby wykonać zabieg, ekskluzywny masaż głowy. Bo ja niedawno się uczyłem robić masaż i robię ci masaż tutaj na barki, na głowę, no ogólnie na szyję, na wszystko. Tutaj? No tak, bo chcę to pokazać na filmie. Wcześniej już nagraliśmy sobie, jak właśnie uczyłem się z takiej specjalnej książki, jak się robi te zabiegi i teraz chciałbym się testować na kimś, żebyś po prostu ocenił, jak ci się będzie podobał ten zabieg. No dobra. To siadaj. I wyluzuj się, to jest najważniejsze, żeby być wyluzowany w 100%. Nie ma co się stresować, możesz zamknąć oczy, oprzeć się dobrze i zaczynamy masaż. Najpierw robimy jedną ręką. Masaż, o, teraz dokładamy drugą rękę. Jeszcze się schylę tutaj, obok ciebie. Ty stary, co ty odjebałeś? Znaczy to jest masaż. Odjebaj. Połowę włosów, gościu. Czekaj, pokaż. O kurde. Odjebałeś maniany, co ty odpierdolisz? Co mam teraz zrobić? Znaczy to miał być kawałek. Końcówki nie wziąłem. Dobra, dam ci tysiaka za resztę. No nie wiem. No kurde, sorry. Patrz jakie miałem długie włosy. No znaczy wiesz, o, tą grzybkę ci ucięłem. Dobra, kurde, trzymaj 1000 zł, przelicz sobie 1000 zł w ramach rekompensaty. Dołożę jeszcze 500 i walimy do końca na łysko, co to na. Bo skoro już
Tak, wyszło na. No jak już to muszę na łysa. 500? Jeszcze do paramku. Raz. Nic innego chyba już nie zrobię z tymi łysami. Co, sorry, że tak wyszło, serio. Ale skoro jesteś moim fanem, to bądź też wyrozumiały. No. Ale jakby nie, na to nie patrzeć, to w sumie to też jest taki masaż, nie? Jak ci się podoba golenie? Wolałem mieć włosy. Odrosną. Pół roku je zapuszczałem. Odrosną, spokojnie. Takie pranki kiedyś ludzie robili, że odpalali z telefonu taką maszynkę i był dźwięk. A tutaj, serio, ja ci chciałem tylko kawałeczek. Ja myślałem, że mam tą końcówkę na 1 cm i chciałem ci te boki poprawić. Mówiłem zresztą, że masaż głowy. Myślałem, że jesteś normalny, ale ty jednak jesteś jakiś przejebany. Czemu? No tak z zaskoczenia włosy obcinać ludziom, panom? No mówię ci, chciałem kawałeczek, to jest, kurde, dostałem tą maszynkę po to, żeby robić te zabiegi, no ale no rozwaliło się coś. Trzeba było się doszkolić. Kamerzysta, chcesz dokończyć? Weź podnieś głowę. Ale nie, no włosy ci odrosną. Zresztą ja to dobrze strzygę, nie? Mogę się jeszcze powiedzieć w jaki sposób, ale skoro już na łyso. Dobra, jest git. Zajebiście. Chcesz masażu na brwi nie chcesz? Nie, nie chcę na brwi masażu. Dobra, wybacz, że tak wyszło, ale możesz jeszcze w jakimś filmie wystąpić, jak chcesz. W ramach rekompensatu, bo serio nie wiedziałem. Ja myślałem, że mam większą końcówkę. Pomyślę. To sorry, serio. Ewentualnie wymienimy się jeszcze numerami. Dobra. Ja będę się do ciebie odzywał. Dobra, to podaj mi swój numer. Ja ci na pewno to zrekompensuję, tak? Zwijamy się, Marek? Chciałem, ale... To już nikogo nie złapiemy. Siema. O, siema, to nagrywasz? No właśnie nagrywamy. Będę na filmiku? No, jak chcesz, to możesz być. No tak za darmo? Z tyłu byś rzucił może? A to może wyjaśnię, o co chodzi. Dobra. Bo chcesz wystąpić w filmie, rozumiem? No mogę, zostawę. Chodzi o to, że teraz niedawno kamerzysta przeszedł taki kurs masażu barków i głowy. Właśnie siedzimy tutaj w parku już kilka godzin. Szukamy właśnie osób, moich widzów i kamerzysty, którzy właśnie będą chcieli wziąć udział w takim masażu głowy. Co no dobra, na jestem na to. Stówka? Dobrze. 50, 100. No to chodź może na ławkę, bo do dobra. Tego jest potrzebne miejsce. Idziemy na spokojnie. Ale super, że się zgodziłeś, bo już mieliśmy w zasadzie kończyć. Kilka osób jest bardzo zadowolonych z tego masażu. Tutaj siadaj. I teraz ja to nagram, kamerzysta. Dlaczego ja mam robić ten? No bo ty przecież skończyłeś ten kurs. Naprawdę okay? Mam to zrobić? No masaż, okej? Okay? No dobra. Dobra, to dawaj. Zabieg masażu głowy. Marek, jesteś pewny? Znaczy, czekaj, może ja cię poinstruuję, weź, nie wiem, najlepiej oprzyj sobie ręce, głowę możesz do tyłu, zamknąć oczy. Jesteś gotowy? Jest. Wyluzowany, niczym się nie stresujesz, bo to jest ważne przy tym zabiegu. Jesteś pewny? Pedalski, ale radę. Jesteś pewny, Marek? No stówkę w sumie za to dostać. Czekaj, kamerzysta. Ale jesteś tego pewny? No tak, dawaj. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, ile się uczyłeś tego zabiegu? No dawaj, tyle razy robiłeś już ten zabieg, tyle się uczyłeś. Czekaj, no tutaj mu tak złapię. A czekaj, jeszcze nie wiem, może barki czy coś? No dobra, to barki. Barki zacznij robić. Takie trochę pedalskie. No dlatego dostajesz stówkę. Teraz będę... Musisz oczy zamknąć, nie? Zamknąłem. Teraz włosy. Ej, kurwa! Co ty, stary, zrobiłeś? Ej, kurwa, to jest przesada, stary. Stary, kurwa. Znaczy... Ja rozumiem. To jest zabieg. Na filmiki i wszystko, ale włosy... Co ty odjebałeś? Ja pierdolę. Ale co on zrobił? Ej, kurwa! Co? Gdzie są moje włosy? O co chodzi tutaj? Ej, kurwa, stary. Nie, teraz będziemy musieli za to zapłacić. Ale czekaj, co się stało? Ujebał mi włosy. Serio? Nie wiem, czy to widzisz? Uwaliłeś mu włosy? Miał być masaż, kurwa, kamerzysta. No Marek, kurwa, sam kazałeś mi owalić włosy. Ja? Na no przecież to ty owaliłeś go. No to teraz nie. Zapłacę, dobra, no. Czekaj. Nie. Tysiak? Dobra, może być. I do końca dawaj, do końca. Bo w sumie... No, już nic lepszego nie zrobię. No. Ale zjebaliście mnie. No to dawaj, kamerzysta, i pierdzielę. Ile się jest dalej? Ty dobra, to dawaj dalej ten zabieg. Czy to już będzie strzyżenie? Ja lubię was oglądać, te filmiki są śmieszne, nie? Ale to, co teraz zrobiliście, to lekka przesada. No to wina kamerzysty, nie? Chamsko się no jak moja wina, jak to ty wymyśliłeś ten pomysł? No naprawdę. No miał być zabieg. Naprawdę, ja wszystko rozumiem, ale tak głowę na łyso komuś... Ale w sumie tysiaka dostałeś, 1100. No za tysiaka to jeszcze nie jest tak źle, ale... Włosy odrosną. No nie spodziewałem się, że kamerzysta taką akcję odwali. To miał być masaż głowy, ale ja w sumie... Pierdziele. Powiem ci, że ładnie to wygląda. 3 miesiące bez włosów będę. Nie, no bez przesady. Ale ładnie to wygląda, ci powiem. Do twarzy ci, Gusinie. Kamerzysta też jest słyszy. Też? No. O kurwa. Chociaż mój już troszeczkę odrosły, także chciałem go dzisiaj do końca owalić, ale nie udało się. To był taki kurwa rewanż trochę, co, kamerzysta? Rewanż? No. Za co? Za to, że ty jesteś łysy. No. Wiesz, chcę, żeby wszyscy byli łysi. No tak, zazdrościłeś mi włosów, nie ujebałeś na łyso. Dobra, już chyba starczy, kamerzysta, tak? No chyba wystarczy. No to sieba. Trzymajcie się. Miłego dnia. Dawaj, kamerzysta. Trzymaj kamerę.
Udało się. Owaliliśmy 3 typów na łyso. 3 osoby na łyso. Czuję się z tego dumny, a 2 na siłę. Szkoda, że żadnej laski nie znaleźliśmy, ale myślę, że w następnym odcinku w sumie zrobić z tego serię. Robimy serię z golenia ludzi na łyso. Ty, a na brwi komuś ogolić w następnym odcinku? Tak, zrobimy z tego serię, że golimy im wszystko. Golimy dziewczyny, golimy brwi, golimy włosy na chama. Trochę na to pieniędzy wydam, no ale dla takiego efektu warto. No to co, kończymy ten odcinek, nie? A w ogóle coś ci się stało, jak cię popchnął? Nie, nic. Szkoda. To co, to by było na tyle w tym filmie. Pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować mój kanał oraz kanał kamerzysty, a także zostawcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, a tutaj są moje poprzednie filmy. To co, do zobaczenia.